Do sabotażu maszyn wiertniczych doszło pod Kiruną na północy Szwecji, przekazał koncern wydobywczy LKAB. Szwedzki wywiad wcześniej ostrzegał przed zwiększonym ryzykiem aktów sabotażu ze strony Rosji. Do incydentu doszło w kopalni zlokalizowanej pod miastem Kiruna w regionie Narboten na północy Szwecji. W styczniu 2023 roku w tym miejscu odkryto największe w Europie złoża metali ziem rzadkich, które są kluczowe w produkcji baterii, silników elektrycznych i turbin wiatrowych, a także sprzętu wojskowego. Według oświadczenia LKAB w czterech maszynach nieznany sprawca lub sprawcy przecięli węże doprowadzające wodę, a także pocięli opony i opróżnili kanistry z paliwem, gdy robotnicy wykonujący wiercenia znajdowali się w środku maszyn. Przedsiębiorstwo wzmocniło środki bezpieczeństwa, a incydent zgłoszono policji oraz służbom specjalnym SAPO. Władze o sabotaż w kopalni pod Kiruną podejrzewają Rosję. Już wcześniej w tym tygodniu szwedzki wywiad ostrzegł przed zwiększonym ryzykiem wystąpienia ataków sabotażu ze strony Rosjan. Służby specjalne Szwecji, Norwegii i Danii twierdzą, że do tego rodzaju działań przez internet werbowani są lokalni przestępcy.